Na przedstawienie wspólnoty jest tutaj sporo osób, które są we wspólnocie, są w grupach, są nowe osoby. Ja powiem o takich naprawdę najważniejszych rzeczach, żeby te osoby, które nie miały z nami kontaktu, żeby wiedziały, kto my jesteśmy. Czekaj, tutaj Alan coś pisze. Kasiu, czy ty możesz ten czas teraz, jak ja będę mówić? Aha, dobrze, Alan pisze tylko, że ma problem, ale rozumiem, że ty nas słyszysz. Czekaj, pierwszy ten slajd. Kasia, dobra. Okay. Dobra. Więc postaram się jakieś, nie wiem, myślę, że z 15 minut mi to zajdzie, ten mój speech, a potem będzie czas, jakbyście mieli pytania. Jeżeli będę umiała odpowiedzieć oczywiście. I o 16:30 zaczynamy spotkanie w małych grupach przy własnej kawie. Słuchajcie, Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej, w skrócie WCCM, i to też tak w Polsce też mówimy tym skrótem, The World Community for Christian Meditation. Dzisiaj ojciec Freeman jakby podkreślał na to, jakby ten to słowo w środku, for Christian meditation, czyli na rzecz medytacji chrześcijańskiej, jakby misją wspólnoty jest dzielenie się nauką medytacji, praktykowanie tej medytacji i dzielenie się nią według wskazówek ojca Johna Maina, który jest założycielem naszej wspólnoty. I taka bardzo ważna rzecz, którą chciałam powiedzieć, że jesteśmy wspólnotą, nie żadną organizacją, że mamy jakieś legitymacje, prawda, jeśli trzeba do nas zapisywać. Po prostu każda osoba, która czuje jakąś więź, prawda, ze wspólnotą, z tym nauczaniem, medytuje, jest zaproszona do nas, więc nie ma tutaj właśnie jakichś certyfikatów przynależności, tylko po prostu jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które chcą z nami podążać tą drogą. Czyli jest to właśnie takie wspólne kroczenie po tej drodze medytacyjnej. Jest to wspólnota ekumeniczna, to jest ważne, jeszcze troszkę powiem później o tym. I to jest wspólnota świecka, tak? Głównie tutaj są osoby świeckie, nie jesteśmy, prawda, przyczepieni gdzieś no nie wiem, są jakieś wspólnoty zakonne, prawda? O to w tym sensie, żeby to rozróżnić. I podstawą są wspólnoty krajowe i grupy, i o tych grupach też dzisiaj będę chciała powiedzieć. Jeżeli chodzi o logo, które tutaj widzicie na różnych naszych materiałach promocyjnych, prawda, dwa gołąbki, który jeden tam sobie z tego kielicha kropeleczki wody popija, drugi obok rozmyśla, są zaczerpnięte jako inspiracje, była mozaika w mauzoleum Galii Placidi w Rawennie, w najstarszym kościele chrześcijańskim. I tam w V wieku te mozaiki powstały w kaplicy bizantyjskiej i one stały się jakby inspiracją do utworzenia tego logo. Cała wspólnota działa w krajach. Zobaczcie, co idzie, tak, praktycznie na wszystkich kontynentach wspólnoty WCCM działają. I w tej chwili jest około 3000 tych grup. Widzicie takie duże zagęszczenie w Europie. Naprawdę tych grup jest bardzo dużo, ale też na bardzo tutaj, zobaczcie, dalekich, prawda, zakątkach ziemi. I tą jakby wspólnotę, to, że ona jest na całym świecie, ja doświadczyłam osobiście i chciałam jakby z wami się podzielić tym doświadczeniem, bo to było dla mnie niesamowite, jak ja zobaczyłam, że ci ludzie rzeczywiście istnieją, tak? To nie jest tak, że to jest jakiś tam WCCM, Karaiby, tylko rzeczywiście fizycznie ci ludzie tam są. I Kasiu, jakbyś dała następny slajd. W 2016 roku było takie spotkanie koordynatorów krajowych, na którym ja byłam, ja tutaj jestem na dole i tutaj też jest Maria z Albertem. Tu jest Maria i tu jest Albert. Tu jest ojciec Freeman. I mieliśmy takie czterodniowe seminarium, rekolekcje właśnie dla koordynatorów z całego świata. Naprawdę to są ludzie z całego świata.
I słuchajcie, niektóre te osoby to tam 3 dni w ogóle jechały. To było pod Londynem, w takim klasztorze i po prostu no, to była ogromny wysiłek i wielka podróż, żeby na to spotkanie tutaj przyjechać. I to było oczywiście w tym cyklu takim medytacyjnym. Mieliśmy też takie wykłady, dużo takich warsztatowych zajęć odnośnie właśnie przyszłości wspólnoty. I dla mnie to było jakieś po prostu niesamowite, że to spotkanie z żywym człowiekiem. I pamiętam właśnie taką rozmowę, którą wtedy żeśmy prowadzili. Wiem, że ojciec Wiman jakby bardzo podkreśla to, rolę wspólnoty, ale też rolę tego fizycznego spotkania się. Ja jestem koordynatorką, no rok później, to tak, ja tam trochę awansem pojechałam jako członek rady wspólnoty. Andrzej wtedy był koordynatorem, on nie mógł i tam zostałam wysłana, wydelegowana. I żeby takie spotkania odbywały się co 5 lat. I chodziło o to, żeby naprawdę ludzie razem się spotykali, razem medytowali. Cały czas też te nasze grupy dlatego się rozwijają. Właśnie dlatego, żeby docenić tą rolę tego bezpośredniego kontaktu. Dzisiaj rano też ojciec Kimal mówił o tej więzi, tej connection, strasznie lubię to słowo w kontekście właśnie wspólnoty i medytacji. I myślę, że to było jakieś takie naprawdę dla mnie duże doświadczenie, bardzo było kolorowo, międzynarodowo. Okej, idziemy. Założycielem wspólnoty, tutaj często cytowany jest ojciec John Main. Jest bardzo dużo publikacji, również po polsku, biografia ojca Maina, więc można naprawdę czytać się w tą jego historię życia. On się urodził w 1926 roku, zmarł w 1982, był studentem, był żołnierzem, pracownikiem dyplomacji, wykładowcą prawa i na Malajach, będąc właśnie w służbie Wielkiej Brytanii, poznał nauczyciela hinduskiego, który go nauczył medytować i medytowali przez wiele miesięcy razem. Jeden był chrześcijaninem, drugi był hindusem, tak, i razem tą praktykę przeżywali i po powrocie do Europy stała tam historia ojca Johna Maina, zarzucił tą praktykę, wstąpił do benedyktynów i wrócił do tej praktyki po kilku latach i zaczął jakby szerzyć tą, czasem się mówi, że nowa modlitwa, ja myślę, że to nie jest nowa modlitwa, odkrył tą praktykę na nowo dla nas chrześcijan, tak, czyli tej takiej prostoty i modlitwy jednego słowa, korzystając, prawda, przede wszystkim z tych nauk ojców i matek pustyni. Następny slajd. I w 1977 roku powstał pierwszy takie centrum, przepraszam, w 1975 roku centrum medytacyjne w Londynie, a potem ojciec John Main pojechał do Montrealu, do Kanady i tam powstało pierwsze taki dom wspólnotowy, można powiedzieć. Tutaj właśnie po lewej stronie macie zdjęcie tego klasztoru w Montrealu, a po prawej stronie tutaj jest w nowicjacie i uczniem ojca Johna Maina był ojciec Freeman. Tutaj ten taki, zobaczcie, już wtedy był łysy trochę. I zawsze żartuję na wszystkich spotkaniach, że są owoce zdrowotne, medytacje, ale włosy nie odrastają, więc to jest taki jego żołnierz, często powtarzany. Więc jakby poznali się właśnie jako uczeń i nauczyciel. Formalnie za datę założenia wspólnoty uznaje się datę 1992 rok, czyli 10 lat po śmierci ojca Johna Maina. Odbywały się takie seminaria, na których jakby tą jego naukę zaczęto rozwijać, odtwarzać te nagrania jego nauki, propagować właśnie tą misję szerzenia, dzielenia się tą medytacją chrześcijańską, tą praktyką modlitwy. I przez 30 lat dojrzewała taka myśl o tym, żeby wrócić do tej takiej idei właśnie jakiegoś miejsca, centrum modlitwy, centrum medytacji. Czyli przez ten okres 30 lat nazywaliśmy się tym klasztorem bez ścian, tak, że nie mamy żadnie fizycznie jakby takiego miejsca, gdzie można by powiedzieć, że to jest centrum wspólnoty.
i w 2017 roku zostało zakupione opactwo w Bonowo, to jest we Francji, na południowym zachodzie. I od 2017 roku pełni ono funkcję właśnie takiego centrum wspólnotowego, centrum medytacyjnego, rekolekcyjnego. Po prawej stronie tutaj widzicie właśnie jakieś tu konstrukcje i ono jest w takim bardzo, bardzo intensywnym remoncie i spora część już tego została wyremontowana. To jest miejsce, które było, służyło jako klasztor benedyktynów, słuchajcie, od 1119 roku do rewolucji francuskiej. Tam byli benedyktyni, potem już opuścili to miejsce i to stało no, praktycznie nieużywane, puste i zostało właśnie zakupione przez wspólnotę i rozwija się też dzięki funduszom jakby zbieranym na całym świecie. Tak jeszcze patrzę tutaj do notatek, co ważnego tutaj jest, że to jest ogromny teren. Aha, nie, to może powiem najpierw o tym, co widać. Jakbyś, Kasiu, jeszcze ten poprzedni. Tak, czyli to są już te pomieszczenia, które są po renowacji. Po lewej stronie widzicie, to jest msza wielkanocna. To jest w tym roku, czyli to już był ten lockdown. Więc tu widzicie, wszyscy są w dystansie społecznym, ale ojciec Lawrence mówił, że jakby Bonowo cały czas działa, czyli ten rytm reguły benedyktyńskiej, tak, czyli modlitw rano, w południe i wieczorem, i tej praktyki medytacji, cały czas trwa, niezależnie od tych warunków zewnętrznych. Teraz oczywiście w Bonowo bardziej tak online się więcej rzeczy odbywa. Ale do tego czasu po prawej stronie, tutaj widzicie, to były takie rekolekcje dla młodych. Też wspólnota bardzo rozwija tą taką gałąź szerzenia i mówienia o Bogu i o tej modlitwie medytacyjnej właśnie i praca z młodymi, ludźmi. Tak, tu po prawej stronie mamy krużganki odnowione i to jest piękny teren, tam jest 65 hektarów. Tam też chodzi o ten, takie miejsce ciszy, skupienia, jest robiony w tej chwili taki ogród permakulturowy, tak żeby też to było takie gospodarstwo samowystarczalne. I planujemy, od razu mówię, jak Pan Bóg pozwoli, tak, i będziemy mogli wyjeżdżać i we Francji też otworzą granice, będzie można podróżować. Mamy taki plan jako wspólnota, żeby zrobić taką grupowy wyjazd do Bonowo. Na razie planowany jest na czerwiec, no i będziemy patrzeć, jak będzie oficjalne potwierdzenie, to wtedy ten wyjazd się odbędzie, więc będziemy dawać znać. Kolejne, jeżeli chodzi o takie ważne projekty wspólnoty, to jest też medytacja w szkołach i obecnie zaczęło się w Australii, w szkołach katolickich, później w Wielkiej Brytanii, w Irlandii. W tej chwili niesłychanie żywo rozwija się medytacja w szkołach, medytacja dla dzieci w południowej Ameryce. Tutaj macie właśnie, to jest akurat z Australii, zdjęcie po lewej stronie jest już nieżyjący biskup Putney, który właśnie medytuje z dziećmi w szkole. Jeszcze wcześniej, Kasiu? Tutaj mamy zdjęcia z Centrum Medytacyjnego Uniwersytetu Georgetown, to jest w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych. Wspólnota też angażuje się w medytację, zastosowanie medytacji w różnych jakby dziedzinach, tak, czyli biznesu, zdrowia. I właśnie na Uniwersytecie Georgetown jest taki centrum medytacyjne, gdzie się odbywają konferencje, spotkania z pracownikami różnych wyznań, też z osobami niewierzącymi i praktyka medytacyjna ze studentami, co widać na tym prawym slajdzie. Jeżeli chodzi o taką działalność medytacja, zdrowie, no to dzisiaj Dziecki Man mówił o tych planach wspólnoty, żeby ten przyszły rok był takim rokiem zdrowia we wspólnocie. I mam nadzieję, że uda nam się może coś z tych projektów, które tam są też tutaj, tak zrobić, żeby były dostępne po prostu dla nas w Polsce. I też była dzisiaj mowa rano o dialogu międzyreligijnym, o spotkaniu z Dalai Lamą, więc od 1998 roku ta
właśnie droga, tak zwana droga pokoju, rozpoczęła się od tego spotkania ojca Freemana z Dalai Lamą. I te spotkania w dialogu międzyreligijnym odbywają się co jakiś czas na całym świecie. A co u nas w Polsce? Tak, żebyście wiedzieli, co się u nas dzieje. Więc początki medytacji chrześcijańskiej, jeżeli chcemy wiedzieć, skąd to się wzięło, to trzeba znać ojca Jana Berezę, który był benedyktynem i taki niesłychanie, powiedzieć, on taki poszukujący, dociekający i szukający własnej takiej ścieżki rozwoju duchowego. Jest to absolutnie fascynująca postać i Wam polecam w ogóle, bo jest dużo o nim. Tekstów można znaleźć i dużo też przez niego pisanych. I on był pierwszą osobą, która w ogóle w Polsce zaczęła mówić o medytacji chrześcijańskiej. Słuchajcie, to były, pamiętajcie, czasy dawno, dawno temu, kiedy nie było internetu, nie można było sobie tam ściągnąć, nie było książek i tekstów i tak dalej. Więc to było tak technicznie bardzo trudne. I on trafił na początku na kontakt z Bede Griffithsem, benedyktynem, który mieszka w Indii, dowiedział się o ojcu Mainie i następnie ojcu Freemanie. I ojciec Freeman był pierwszy raz w Polsce w 1999 roku. I po prawej stronie macie tutaj właśnie zdjęcie, to jest Lubinia z klasztoru. Właśnie tu jest ojciec Bereza. Odprawiam mszę, tu jest ojciec Freeman. I tam właśnie takie spotkania pierwsze medytacyjne, też w dialogu międzyreligijnym właśnie odbywały się w Lubiniu. W tej chwili już jest tam duży ośrodek medytacji chrześcijańskiej. Ojciec Bereza był pierwszym koordynatorem WCCM przez kilka lat. Potem okazało się, że to jest tylko jakiś etap jego i właśnie zaczął rozwijać ten ośrodek. W ośrodku w Lublinie nauczana jest medytacja chrześcijańska według jakby zasad modlitwy Jezusowej. To była ta droga jego jakby w końcowych latach. Słuchajcie, więc wspólnota nasza tutaj w Polsce to są przede wszystkim grupy medytacyjne i to jest taka jakby istota właśnie tego spotykania się wspólnie na i dzielenie się ciszą. Mówiliśmy dzisiaj dużo o tej praktyce indywidualnej, ale wsparciem dlatego jest te spotkania w grupach. Ojciec John May mówił, że medytacja tworzy wspólnotę i bardzo podkreślał właśnie rolę tych spotkań, gdzie dwóch albo trzech spotyka się w imię moje, tam ja wśród nich jest, mówił Jezus w Ewangelii i staramy się podążać tym nauczaniem, nie zrażamy się, jeżeli nas jest dwójka albo trójka, to też jest grupa medytacyjna. Wiemy, że sporo małżeństw medytuje, więc już też macie grupę medytacyjną, jakbyś Kasiu jeszcze wróciła. Tu po lewej, jeszcze Kasiu poprzedni. No, tu po lewej stronie tu jest grupa z Bielska, to są nasze początki, to są nasze drugie albo trzecie urodziny, właśnie nie mogę tych świeczek tam doliczyć. I my medytujemy w salce szkolnej, znaczy ona już teraz tam szkoła się wyprowadziła, ale to jest taka salka przy domu parafialnym, tam szkoła wynajmowała i myśmy tam medytowali i tutaj są nasze urodziny. I tych grup jest 12. W Polsce mamy też jedną grupę, która medytuje w więzieniu. No teraz z powodów covidowych te grupy w różny sposób albo zawiesiły działalność, albo spotykają się przy takich restrykcjach sanitarnych albo online, ale staramy się tą ciągłość utrzymać i mamy jedną grupę na stałe online. Od marca tego roku, która wczoraj prowadziła medytację, prowadzi w piątki o 21:00, więc zapraszam Was. Korzystamy z platformy WCCM-u, tego światowego, więc tam, żeby dołączyć do tej grupy, trzeba się zalogować i żeby mieć kontakt, więc zapraszamy i nawet jak już nie będzie pandemii, będziemy działać również online. Co tam dalej? Aha, właśnie, no i mamy tę medytację, o której teraz jest online. Tu jest akurat z zeszłego roku, kiedy gościliśmy ojca Zatorskiego z Tyńca i spotkaliśmy się w Wadowicach. Następne. Tu jest też taka nasza tradycja naszych rekolekcji, chyba od 2 czy 3 razy zawsze robimy sobie taką mapę, gdzie wszyscy uczestnicy mogą oznaczyć, skąd są. Stąd był ten dzisiaj ta prezentacja. Okazało się, że jest nas
tak duże, że już nie jesteśmy w stanie tego zrobić w ten sposób i na odległość, ale tradycja jest i zawsze to jest taka fajna zabawa, jak możemy się tutaj oznaczyć na tej mapie i pokazać, skąd jesteśmy. To są nasze dwie prelegentki medytacją. Po lewej stronie jest diakon Kościoła Ewangelickiego, Ola Błachut-Kowalczyk z Cieszyna, która prowadziła w rocznicę reformacji w 2017 roku, prowadziła dla nas medytację. Po prawej Liz Watson z Wielkiej Brytanii, która jest, należy do Kościoła Anglikańskiego, jakby tutaj też podkreślamy tą ekumeniczność tej wspólnoty i bardzo się cieszymy, że nauczycielami medytacji nie są tylko osoby duchowne, są osoby świeckie, tak jak Liz, i też są osoby innych denominacji chrześcijańskich. I nasze spotkania medytacja to jest zawsze konferencja, ale zawsze jest to spotkanie w grupie, to co dzisiaj chcemy jakby spróbować w tej formie online, czyli taka forma dzielenia, spotkania się twarzą w twarz w mniejszej grupie osób. Jako wspólnota wydajemy też książki, znaczy wydajemy, tłumaczymy i wydajemy. Tych pozycji jest naprawdę bardzo dużo po polsku. Jest około 25 pozycji. To jest naprawdę fenomen na świecie. Jak wiecie, te osoby, które są związane z naszą wspólnotą, jest bardzo dużo źródeł po angielsku i podcasty, i materiały, i książki, i płyty, i tak dalej. I te wszystkie wspólnoty próbują jakoś tam na własną rękę już organizować te tłumaczenia. My naprawdę mamy imponującą tą liczbę. Tutaj nie mogę wspomnieć Andrzeja Ziółkowskiego, który jakby przede mną był koordynatorem i on po prostu naprawdę miał niesłychany jakby takiego dar i tłumaczenia, ale też wystarania się o te o wydawnictwa. Głównie to jest wydawnictwo w tym, które wydaje nasze książki. Mamy też własne publikacje. Wcześniej to był kwartalnik wydawany. Teraz on jest tylko dostępny przez w internecie te archiwalne numery. My też robimy tłumaczenia na bieżąco rozważań adwentowych czy wielkopostnych ojca Primana, które są rozsyłane biuletynem albo na Facebooku. I rekolekcje medytacja to jest takie duże wydarzenie, gdzie się spotyka nas kilkadziesiąt osób, ale i taki mają między konferencjami jest dużo takiego towarzyskiego programu, ale robimy też takie sesje w ciszy i Grupa Szczecińska już od wielu lat organizuje takie sesje nad morzem w małej grupie właśnie w ciszy, połączone właśnie z tym i morzem i naturą i medytacją, ale byciem ze sobą we wspólnocie, ale właśnie w ciszy. Spotkania tymieckie, też taka piękna tradycja już wielu, wielu lat. Spotkania wszystkich medytujących chrześcijan raz w miesiącu w klasztorze tymieckim. W tej chwili te spotkania są zawieszone z wiadomych przyczyn, ale tutaj dzięki takiej wierności Stasia Matusika. Stasiu, widziałam Cię gdzieś Twoją ikonkę, więc bardzo jestem, jeszcze raz przesyłam taką wdzięczność za taką wierność temu, że te spotkania po prostu się odbywają. I jest to zawsze msza w klasztorze, a potem spotkanie z którymś z ojców, z tyńca, często przy jakimś tam ciasteczku, herbacie i rozmowie. I zawsze ta część właśnie modlitewna msza kończy się wspólną medytacją. No i tu mamy niektórych z gości, tak, tutaj opata Chiżyckiego, ojca Zatorskiego, biskupa Rysia, tutaj świętej pamięci ojca Konobrockiego, który niestety zmarł, ale też jakby służył wspólnocie i dzielił się tą swoją nauką i doświadczeniem medytacji. W Dzięgielowie koło Cieszyna też odbyło się kilka spotkań medytacyjnych w taki niesamowity zamek. Tam jest w tej chwili prywatny właściciel, jest taka kaplica niesamowita, którą widzicie po prawej stronie i tam jest piękny taki nastrój do medytacji. W zimie jest okropnie zimno, więc trzeba być w kurtce, w kocu i naprawdę ten kominek, który tam stoi, to jest ciągle mało. I tu jest akurat po lewej stronie zdjęcie też z Olą Błachut,
zrobiliśmy diakon. Zrobiliśmy takie spotkanie z Pismem Świętym, to w Wielkim Poście była taka sesja medytacyjna z lekcją divina. Jeszcze taka postać ważna dla całego WCC i naszego w Polsce to jest ojciec Pereira, który mieszka w Indiach, jest nauczycielem medytacji chrześcijańskiej, działa na rzecz takiej fundacji przeciwdziałającej uzależnieniom, na rzecz osób uzależnionych. I był, prowadził kilka lat temu medytację i przyjeżdża, on jest nauczycielem jogi i przyjeżdża na te sesje takie nauczycielskie jogi, zawsze też jest jakiś tam dar w spotkaniu, to jest akurat w Tychach było spotkanie, właśnie była taka, była msza, właśnie spotkanie otwarte, pytania, wspólna medytacja, bardzo piękne doświadczenie i tutaj udało nam się do tych Tychów tam trafić. I jeszcze z takich księży, kapłanów i miejsc ciekawych, z którymi też mamy kontakt, to akurat dzięki pasjom podróżniczym Andrzeja, Ashram Almodaya w Indiach, który od kilku lat naucza też medytacji chrześcijańskiej według wskazówek ojca Maina, czyli tam trochę było tak, że ta medytacja do nich przyszła, można powiedzieć, że w Indiach to jest to serce medytacji tam bije, ale się okazało, że akurat w takiej formie tam nie było to znane i w tej chwili ten ashram propaguje medytację chrześcijańską. Po prawej stronie widzicie ojca Chinnapana, który jest, no, prowadzi ten ashram i jest w tej chwili koordynatorem WCCM właśnie tam na południowe Indie. I nasza wspólnota, kilkanaście osób z naszej wspólnoty było w tym ashramie. Tak, tutaj mamy otoczenie, medytację i następny slajd, Kasiu, i tutaj jest właśnie nasza grupa. Po lewej stronie widzicie Andrzeja, naszego poprzedniego koordynatora, tutaj przygotowania były do mszy. Po prawej stronie Mirkę, która zapisywała, hello Mirka, jak tam jesteś, to jeszcze raz wielkie dzięki, i Magdę, które były na tej pielgrzymce i trzymają w ręku ikonę. Ikonę medytującego Jezusa, która była zakupiona dla wspólnoty w Chennai w Indiach. Tam jest kościół, tak, który jest jakby miejscem grobu świętego Tomasza i tam właśnie została ta ikona zakupiona, no i nam też towarzyszyła na medytacji w Warszawie. Jeszcze chciałam powiedzieć o takich też spotkaniach i nawiązaniu kontaktu z Fundacją Światło dla Syrii. To też zaczęło się w 2017, to było takie spotkanie medytacja dla ofiar wojny w Syrii, jak widzicie tutaj na slajdzie, gdzie Renata Grzybczak, szefowa tej fundacji, znaczy wtedy jeszcze to nie była fundacja, ale już jest fundacja, opowiadała o sytuacji w Syrii i o pomocy w konkretnym miejscu, konkretnym osobom, miejscowościom pod Aleppo i jakoś tak się stało, że ta fundacja się zaprzyjaźniliśmy z nimi i staramy się w miarę możliwości pomagać. Stąd była prośba do Was, do wszystkich uczestników medytacji, żeby właśnie wpłacać na rzecz tej organizacji, ponieważ no, wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna, a jest tu jakiś taki bezpośredni kontakt i wiemy, że konkretnie w jakie miejsce trafia ta pomoc. Tu po prawej stronie, nie wiem, czy widzicie, ale tam nawet dostaliśmy taki plakat, dedykacja dla WCC i Polaków kiedyś i ta pomoc naprawdę będzie bardzo tutaj dobrze wykorzystana. Wczoraj dostałam informację od pani Renaty, że to widać na koncie, więc jesteście hojni. I się ruch zrobił na koncie fundacji, bo mówi, ciągle wpłacają jakieś nowe osoby, więc to wy, musicie być wy, bo raczej tam jest taka lista stała tych darczyńców. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję i zachęcamy do tej hojności. Okej, to już chyba jest ostatni slajd, jak się z nami kontaktować i porozumiewać i jak w ogóle opowiadamy o medytacji, o tym, co się u nas dzieje, więc mamy stronę internetową. Też jest strona Wspólnoty Światowej,
jeżeli władacie angielskim, to jest naprawdę bogate źródło wiedzy i na temat Bonobo, i na temat materiałów, naprawdę konferencji, mnóstwo, mnóstwo. Wysyłamy biuletyn na skrzynkę mailową, jeżeli ktoś z Was by był zainteresowany, nie jest jeszcze, nie dostaje tego biuletynu, to na stronie internetowej. Na pierwszy czas jechać na dół, tam jest taka subskrypcja, trzeba po prostu wysłać taką informację, że chciałoby się taki biuletyn dostawać i wtedy informujemy o wszystkich wydarzeniach. Mamy też swój fanpage na Facebooku, więc kto lubi Facebooka korzysta, to zapraszamy i tam jest zwykle najszybciej wszystko, wiadomo. I też niektóre wspólnoty mają swoje własne fanpage. Mamy też taką aplikację WCCM Zegar do medytacji, który jest timerem medytacyjnym. Można sobie tam ustawiać czas medytacji, gongi i tam są pobierane ze strony internetowej czytania codzienne, czyli macie aktualizację czytań, jest fragment Ewangelii z danego dnia plus tekst jakichś nauczycieli medytacji. W tej chwili akurat korzystamy z konferencji, które są na naszej stronie, czasem to jest jakaś książka wydawana przez nas. Więc zachęcam, jeżeli ktoś by chciał mieć to w telefonie, jest to i na Androida, i na iPhone'a, można sobie to pobrać. I też na kanale WCCM Poland są konferencje, tylko czyli to, co nam się udaje nagrywać, tam jest umieszczane. Mamy duże zaległości w tym, więc postaramy się na bieżąco tam uzupełnić, bo bardzo dużo rzeczy mamy nagrane, ale jeszcze nie dołożone do tego kanału, ale też można tam zaglądać. Czy to jest, Kasiu, koniec? Tak, chyba tak. Dobra, trochę z czasem mi poszło dłużej. Chyba można wyłączyć. Okej, okay, tyle. Nie wiem, czy macie jakieś pytania. Jeżeli tak, to krótkie, żebyśmy zdążyli z kawiarenką, bo 4 minuty, to jechałam za dużo. Ewa, tak? Chciałaś tutaj coś?